Ile to razy słyszeliście, że ktoś został oszukany na pieniądze, pracując za granicą? Możliwe, że sami byliście w takiej sytuacji. I co? Pomysł na ten odcinek zrodził się z faktu, że właśnie przerabiałem taką przeprawę z nieuczciwym pseudopracodawcą. Niestety, takich polskich biznesmenów okradających rodaków jest cała plaga, a podobnych sytuacji wydarza się przerażające mnóstwo. Facebookowa czarna lista pracodawców w Szwecji pęka w szwach od tego typu spraw z nazwami firm i nazwiskami krętaczy włącznie. W tym odcinku powiem Wam, jak takie sytuacje rozwiązać i odzyskać pieniądze. Podpowiem też, jak uniknąć tego zagrożenia i nie dać się nabić w butelkę cwaniaczkowi, który dorabia się Waszym kosztem. Kluczem do rozwiązania takich sytuacji jest wiedza, co z tym fantem można zrobić, a złotym środkiem unikanie podejrzanych ofert i definitywnie pracy na czarno. Jak to wszystko ogarnąć? Zapraszam. Przyjeżdżasz do obcego kraju, nie znasz realiów tu panujących, ani też praw czy możliwości. Nie masz pojęcia, co tu jest normą, a co przekrętem. Pół biedy jeszcze, gdy ściąga cię ktoś, kogo dobrze znasz i komu ufasz, bo jest szansa, że co nieco ci podpowie lub przestrzeże. Gorzej już, gdy porywasz się na pracę z ogłoszenia lub postanowiłeś szukać pracy na miejscu. Polacy za granicą znani są z tego, że jeśli ci nie zaszkodzą, to już ci pomogli. Przykre, ale prawdziwe niestety. Szwecja już nie jest tak atrakcyjnym zarobkowo krajem, jak była jeszcze kilka lat temu wstecz. Do tego przyczynił się rekordowo słaby kurs korony szwedzkiej do złotówki. Tania korona w połączeniu z coraz wyższymi kosztami utrzymania i ogólną recesją, wysoką inflacją, nie tylko nie zachęca już do zarobkowej emigracji, ale też lawinowo zwiększyła liczbę oszukanych finansowo pracowników. Zwykle wszystko wygląda ładnie, nic nie wskazuje na to, że możesz zostać oszukany. Jednak zawsze miej oczy i uszy otwarte. Zanim podejmiesz pracę, dobrze jest też zrobić mały rekonesans na temat danej firmy, chociażby poszukać w necie. Tu prawie wszystko jest jawne, więc nie ma problemu z dotarciem do informacji czy opinii. A podejrzane sytuacje mogą być przeróżne. Jest tu takie prawo pozwalające pracodawcy na zatrzymanie Twojej ostatniej wypłaty w przypadku porzucenia pracy przez Ciebie. Tak nigdy nie postępuj, bo możesz legalnie stracić pieniądze. Lepiej jest złożyć wypowiedzenie i wziąć zwolnienie lekarskie na czas jego trwania. Innym pretekstem do obcięcia wypłaty może być rzekomo skopana przez ciebie praca. Szef może też tłumaczyć się milionem innych problemów, jak na przykład to, że klient nie zapłacił chociażby, lub że za coś pieniądze ci się zwyczajnie nie należą. Wielu mówi z góry, że nie płaci za dojazdy czy za zwolnienia lekarskie. To nielegalne. Odrębną sprawą jest też traktowanie pracowników. Zdarza się często wśród polskich szefów niestety skandaliczna tyrania połączona z manią wszechwiedzy i wymaganiem wdzięczności już za sam fakt możliwości pracowania dla typa. Takich też omijaj szerokim łukiem i nie pozwalaj się tak traktować. Nie dawaj się zwodzić i reaguj, jak tylko się zorientujesz, że coś jest nie tak. Aby nie narażać się na takie sytuacje, warto zdobyć chociażby podstawową wiedzę, jak powinno wyglądać tu zatrudnienie. Przede wszystkim nigdy nie ryzykuj pracy na czarno. Jesteś wtedy zdany tylko i wyłącznie na łaskę swojego pracodawcy. Mało tego, ryzykujesz sporą karę finansową, jeśli wpadniesz. Zawsze domagaj się umowy o pracę, a już optymalnie, żeby to była umowa według tak zwanego collective aftal. Musicie wiedzieć, że w Szwecji nie ma czegoś takiego jak płaca minimalna.
Zarobki w każdej branży ustalane są przez pracodawców w drodze negocjacji ze związkiem zawodowym dla danej branży. Porozumienie to nazywa się właśnie Collective AFTAL i zawiera również wynegocjowane praktycznie wszystkie istotne warunki zatrudnienia w danej branży. Jako że Polki pracują tu przeważnie w firmach sprzątających, a Polacy w budowlance, opowiem Wam o pracowniczych organizacjach na podstawie związku zawodowego dla branży budowlanej Bygnac. Bez względu na rodzaj umowy podpisanej przez Ciebie, warto jest należeć do tej organizacji, choć nie jest to tania przyjemność. W razie jakichś nieporozumień z szefem, to właśnie przedstawiciel Bygnac będzie negocjował za Ciebie, a gdyby doszło do sporu przed sądem, dostaniesz prawnika za darmo. W pakiecie członkowskim macie też ochronę zatrudnienia i inne przywileje, jak chociażby dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. W sytuacji spornej zgłaszasz sprawę do organizacji i już oni dalej Cię poprowadzą. Jest też ogólny związek zawodowy Syndka Listerna. SAK jest związkiem zrzeszającym wszystkich pracowników bez względu na zawód. Pracodawcy, rzecz jasna, nie za bardzo spodoba się Twoje członkowstwo, ale nie masz obowiązku mu o tym mówić, a on nie ma Cię prawa za to zwolnić. Wielu ludzi jednak nie pozwala sobie na wydatek blisko 300 zł miesięcznie za członkostwo w tej organizacji. Inną ważną rzeczą jest zapisanie się do branżowej kasy ubezpieczeniowej Bygnac Okasan. Samo ubezpieczenie kosztuje około 60 zł miesięcznie, a po spełnieniu wymagań w przypadku utraty pracy to właśnie ta kasa będzie wypłacała Ci zasiłek. Ale wróćmy do sytuacji, w której zostałeś oszukany na pieniądze i nie jesteś członkiem żadnego związku zawodowego. Warto o zaistniałej sytuacji powiadomić instytucje takie jak Fair Play Byk, szwedzki urząd skarbowy Skatteverket i policję. Możesz też złożyć wniosek o wyegzekwowanie należnych Ci pieniędzy do Kronofogden. To jest szwedzkiego komornika. Nie jest to jakiś skomplikowany proces i kosztuje 300 koron. Jest spora szansa, że nieuczciwy pracodawca zechce uniknąć kłopotów i pieniądze wypłaci. Gdy suma jest naprawdę duża, warto skonsultować sprawę z prawnikiem, choć to tanie też nie jest w tym kraju. Zapewne podejmiesz wtedy decyzję, co dalej. Linki do instytucji wspominanych w odcinku znajdziesz pod filmem. Mam nadzieję, że nigdy nie będą Ci potrzebne. Często zdarza się niestety tak, że oszukany odpuszcza sprawę. Nie powinno tak być, bo to tylko zachęca do oszukiwania kolejnych ludzi i z czasem rozchwala dorobkiewiczów oszustów. Temat rzeka, ale myślę, że najważniejsze rzeczy Wam powiedziałem w tym odcinku. Ważne jest, aby poruszone sprawy nagłaśniać i piętnować. Cisza na ten temat rodzi kolejne przykre sprawy, dając przyzwolenie cwaniaczkom. Miał ktoś z Was podobne przeżycia? Jak sobie poradziliście? Zostawcie w komentarzu opinie czy pytania, gdyby kogoś szczególnie coś interesowało. Miłej i dobrze płatnej pracy Wam życzę. Dzięki za obejrzenie do końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.